Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Bardzo dziękuję panu redaktorowi prowadzącemu za tak piękne przedstawienie, a przede wszystkim organizatorom tutaj siedzącym i panu, który zechciał mnie zaprosić i zorganizował to spotkanie, jak Państwo wiecie, z trudnościami ogromnymi. Trzeba było 2-3 razy, tak, to jest trzecia siedziba już, zmieniać miejsce, gdyż odmawiano sali. Gdzie jest wolność słowa? Pytamy, tak. Gdzie jest wolność słowa? A debata jest jak najbardziej na czasie, bo tak jak podkreślił pan redaktor, tytuł jest pytaniem, czy grozi nam wojna? Pytanie jest retoryczne. Oczywiście, że grozi nam wojna, w przeciwnym razie nie byłoby takich trudności. A dlaczego są te trudności? Otóż rząd polski doskonale wie, że jest postrzegany jako podżegacz wojenny. Nie są to moje słowa, to są słowa prezydenta Francji, Emmanuela Macrona, który publicznie stwierdził, że Polska, polski rząd jest podżegaczem wojennym. Natomiast premier Węgier Viktor Orban stwierdził, że rząd polski zachowuje się tak, jakby już był w wojnie. Jakby już był w wojnie. I jeśli wybrzmią nam te słowa, chociażby tych dwóch polityków, to zdajecie sobie Państwo sprawę, że samo zadanie takiego pytania, czy grozi nam wojna, stawia w mało komfortowej sytuacji te władze, które, jak sądzę, dążą do tego, żeby wprowadzić Polskę do wojny, ale jednocześnie chcą wyciszyć tego typu pytania, żeby nie można było odpowiedzieć, że nie grozi nam konflikt zbrojny i wciągnięcie Polski w działania zbrojne. Czyli powtórzę, z jednej strony rząd polski dąży do tego, żeby nie można było w żaden sposób odpowiedzieć na to pytanie, nawet w sposób negujący, nie grozi nam wojna, albo tak, grozi nam wojna. Oni dążą do tego, żeby zamazać sytuację, stworzyć niejasność sytuacji, w której społeczeństwo się nie zorientuje, że my już tak de facto w tej wojnie będziemy. Dlatego stąd są tego typu trudności i oczywiście te władze, które, jak pan redaktor podkreślił, no, znam z dawnych czasów, które zmieniły swoją politykę około 8-9 lat temu, przestawiły wajchę, jak to mówi młodzież, o 180 stopni rozeszła się ich deklaracja z tym, co w tej chwili robią. I organizator tutaj zaznaczył, że na sali są ludzie, których tutaj zgromadził patriotyzm, ale jak znam moich byłych kolegów, to nie przepuściliby okazji, aby tu nie podesłać takich, którzy postrzegają ten patriotyzm inaczej i jeszcze za ten patriotyzm im się zapłaci. W związku z powyższym proszę pozwolić mi, aby ci, którzy są i notatkę z tego zrobią, nie omieszkali jednak zaznaczyć, że na samym wstępie zacytowałem tekst polskiej konstytucji, artykuł 54, który brzmi: każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Do tego mamy prawo, a Polska podpisała traktat lizboński, w tym Kartę Praw Podstawowych, w zakresie zgodnym z konstytucją i w artykule 11 Karty Praw Podstawowych, może tam notują albo nagrywają, cytuję: wolność wypowiedzi i informacji. Każdy ma prawo do wolności wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei
bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Więc jesteśmy zgromadzeniem legalnym, jak najbardziej legalnym. Nie mamy tutaj żadnych ograniczeń, poza oczywiście tymi wyznaczonymi granicami prawa, że nie można nikogo personalnie obrażać. No i przypomnę na samym początku pewne fakty oczywiste. Otóż Polska, pomimo tego, że zadajemy sobie pytanie, czy grozi nam wojna, w tej chwili Polska nie prowadzi z nikim wojny. Co więcej, Unia Europejska, a o niej poproszono, miałbym słów parę powiedział, i o suwerenności Polski, nie prowadzi z nikim wojny. NATO, czyli Pakt Północnoatlantycki, również nie prowadzi z nikim wojny. Dlatego raz jeszcze dziękuję za możliwość zebrania się tutaj i podyskutowania o tej kwestii bardzo ważnej, bo przecież pokój, przede wszystkim pokój, leży na sercu wszystkich polskich patriotów, a także tych, którzy miłują Unię Europejską, to przypomnę im, że 10 lat temu z haczykiem Unia Europejska otrzymała pokojową Nagrodę Nobla. I możemy się zastanowić, czy pomaganie bardzo usilne albo ingerowanie w jeden konflikt zbrojny, mimo że jest on za naszą granicą, do tego się pokoju się przyczynia, czy też nie. I tutaj mam nadzieję, że specjaliści, którzy tu siedzą, na to pytanie oczywiście w trakcie tej debaty odpowiedzą. No i jeszcze jedna uwaga a propos tych ruskich onuc, to ja chyba jestem tu wyjątkiem, bo jeszcze nikt nie poważył się, aby określić mnie takim epitetem. Jest, może, zobaczymy. Pan redaktor wspomniał, że byłem posłem do Parlamentu Europejskiego. Reprezentowałem Polskę, nasz kraj i region Lubelszczyznę, skąd byłem wybierany, przez 15 lat. I z tej racji miałem relacje z parlamentarzystami w wielu, kilkudziesięciu krajach świata i tam jeździłem. Od Nowej Zelandii, od pani premier, Australii, Stanów Zjednoczonych, Kongres, Departament Stanu. Moje zdjęcie jeszcze z jednym dyrektorem CIA krąży po sieci, Jamesem Woolseyem, poprzez inne Kostaryki i tak dalej. Ale wówczas prowadziliśmy politykę nakierowaną na dobro i interes naszego państwa. I w gronie tych kilkudziesięciu krajów nie ma jednego. Nie ma Rosji, panie redaktorze. Wobec tego nikt tutaj nie stawia mi zarzutów, bo byłem zaangażowany w innych częściach świata, ale być może to się zmieni. Prowadziliśmy politykę, jak powiadam, zgodną z interesem państwa polskiego. I to się zmieniło od 2014 roku. Wówczas miałem taką okazję, umówiono mnie, ani ja nie chciałem, ani pewnie prezes Kaczyński nie chciał, ale nas umówiono na rozmowę o rzekomo dalszej współpracy. I wówczas prezes PiS-u powiedział, że jego nie interesuje żadna współpraca, ani ze mną, ani z żadnym politykiem, ani posłem PiS-u, ani europosłem PiS-u. Od tego momentu on zbiera tylko żołnierzy, którzy wykonują rozkazy. Jeśli tak, no to rozstaliśmy się bez żalu z mojej strony, a reszta, która została, wykonuje rozkazy. Dlatego sugeruję państwu, abyście się nie wpatrywali ani nie wsłuchiwali w głosy żołnierzy. Patrzcie, co mówią dowódcy albo osoby, które rezonują. Czyli porzucili moim zdaniem tak naprawdę ten interes narodowy w sferze zewnętrznej, a także w sferze niestety wewnętrznej. I tutaj bym przeszedł do tematu, który został mi przekazany przez organizatorów. Ja mam w zwyczaju nie ingerować w tematy, o które jestem proszony, aby je rozwikłać i naświetlić. Czyniłem tak w Zielonej Górze, będąc w Chełmie, tak samo i tutaj. I tu pan organizator poprosił, abym powiedział słów parę o wpływie Unii Europejskiej na suwerenność Polski. Nie będę długo mówił, bo wiem, że tematu nie wyczerpię, a słuchaczy to mogę, ale nie chcę. Więc wpływ Unii Europejskiej na suwerenność
Polski. W tym temacie pan organizator zestawił dwa pojęcia, czyli suwerenności i Unii Europejskiej. Zacznę od suwerenności. Co to takiego jest? Jeśli państwo otworzycie podręczniki albo encyklopedię, to dowiecie się, że suwerenność to zdolność do samodzielnego, niezależnego od innych podmiotów sprawowania władzy politycznej nad określonym terytorium, czyli zdolność do samodzielnego i niezależnego rządzenia. I teraz z formalnego punktu widzenia atrybuty suwerenności dzieli się na zewnętrzne, wewnętrzne, a także, co z tego wynika, ekonomiczne. Jeśli idzie o zewnętrzne, to zaliczyć do tego segmentu należy politykę zagraniczną, obronność, kontrolę przepływu osób, czyli także uchodźców, kapitału, towarów i usług. Jeśli mówimy o wewnętrznych, to są formalno-prawne, czyli suwerenne prawo legislacyjne, czy my możemy suwerennie kształtować swoje prawo tu w Polsce, a także niezależne sądownictwo, prymat narodowej kultury, języka i tradycji wewnątrz państw oraz, jak powiedziałem, ekonomiczne, czyli przede wszystkim własna waluta, podatki, czy my mamy wpływ na podatki, czy ktoś nam nakłada z zewnątrz takie podatki, polityka fiskalna, bank i tak dalej. Obecnie wiele państw, to nie tylko Polska, decyduje się cedować niektóre swoje kompetencje na międzynarodowe organizacje, wspólnoty czy unie, jak Unia Europejska. I zazwyczaj suwerenne, ale także w jakiejś mierze podległe kraje określają zakres i rodzaj tego ograniczenia suwerenności w dokumentach. W dokumentach takich jak konstytucje czy traktaty. I my w Polsce mamy konstytucję z 1997 roku i obecnie Polska podlega, bo podpisała wcześniej, traktatowi lizbońskiemu. I kilka lat, jak mówię, przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w 1997 roku uchwalono u nas konstytucję, mam ją tutaj przed sobą i nasz kraj zgodził się cedować część uprawnień, czyli część suwerenności na organizację nazywaną Unią Europejską. Artykuł 90 Konstytucji obowiązującej brzmi: Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach. Nie doprecyzowano jednak, które to są niektóre sprawy, więc to pozostawiono kwestią otwartą. Gdy Polska wstępowała do Unii Europejskiej, obowiązywał traktat z Nicei, który miał zapisy korzystne dla Polski z punktu widzenia układów pomiędzy państwami. Od tak na przykład w Radzie Unii Europejskiej, gdzie podejmowane są kluczowe decyzje, Polska miała 27 głosów ważących, a dla porównania podam, że Niemcy, ponad dwukrotnie większe ludnościowe, miały 29, tylko o 2 głosy więcej, co sprawiało, że Polska się liczyła. Wprowadzono natomiast traktat lizboński, który wszedł w życie w 2009 roku, bo tutaj na marginesie trzeba zauważyć, że pojęcie, nazwa Unia Europejska pojawia się nam 30 lat temu, dokładnie w 1992 roku, traktat z Maastricht, mowa jest o Unii Europejskiej, ratyfikowany rok później, ale dopiero uchwalenie traktatu reformującego, czyli traktatu lizbońskiego, nadało Unii Europejskiej osobowość prawną, czyli stała się Unia Europejska podmiotem prawa międzynarodowego i to całkowicie zmienia naszą perspektywę, jeśli mówimy o suwerenności, bo jednocześnie wiele osób o tym nie myśli, czy nie zdaje sobie sprawy. W tej chwili mamy podwójne obywatelstwo, jeśli ktoś ma paszport
to na okładce widzi napis Unia Europejska i Rzeczpospolita Polska. Jeśli pojedziemy do Niemiec, to Niemcy mają Unia Europejska i Bundesrepublik Deutschland. Francuzi mają Unia Europejska i Francja i tak dalej, i tak dalej. Czyli wprowadzono podwójne obywatelstwo, a co za tym idzie? No, zaczęto dążyć do tego, żeby Unia Europejska stała się państwem. I od razu po wejściu w życie traktatu z Lizbony, dosłownie kilka miesięcy, w 2010 roku powstała grupa Spinelliego w Parlamencie Europejskim, ale zrzeszająca też polityków z innych dziedzin i innych instytucji Unii Europejskiej. Mam tu ulotkę, która trafiła na moje biurko w 2010 roku, zachęcająca do wstąpienia. 100 polityków to tworzyło, najważniejsze osoby, czyli wpływowe. I tutaj w deklaracji twierdzą oni, że do tej grupy mogą należeć osoby, przede wszystkim politycy, nas zachęcano, którzy przedkładają interes Unii Europejskiej ponad interes narodowy. I sama nazwa pochodzi od polityka Altiera Spinelliego, włoskiego komunisty, który był współautorem manifestu z Ventotene razem z Rossim, gdzie pisał, aby odpowiedzieć na nasze potrzeby, europejska rewolucja musi być socjalistyczna i postulował likwidację państw narodowych. I ten polityk jest właściwie w tej chwili przedstawiany jako nie tyle nawet główny, co jedyny ojciec założyciel Unii Europejskiej i do niego wiele osób się odnosi, tych polityków najważniejszych, związanych na przykład z Georgem Sorosem, który przyjaźnił się z takim Tommaso Padoa Schioppa, uważanego za ojca waluty europejskiej, a towarzysza życiowego córki Spinelliego, Barbary Spinelli. No i oczywiście te kręgi mają przemożny wpływ na kształtowanie prawa w Unii Europejskiej. Kilka lat temu wyszło na jaw, że sam pan Soros może liczyć na 226 europosłów przy swoich projektach i w kręgu jego wpływów znalazły się takie osoby, jak chociażby przewodniczący ówczesny Parlamentu Europejskiego. Chcę państwu powiedzieć, że Parlament Europejski może mieć maksymalnie 750 europosłów plus przewodniczący. Teraz jest trochę mniej po wyjściu Brytyjczyków, ale jak jeszcze byli, to szef naszej frakcji konserwatywnej Syed Kamal przy pełnej sali w Strasburgu powiedział: panowie, wy się tu wysilacie, tyrady układacie, a przecież wszyscy wiemy, że w tej Izbie decyduje 5 osób. Siedziało 750 osób, nikt nie zaprzeczył. To wąskie grono zebrało się już na początku lat 50., w 54. roku w Bilderbergu. Sekretarzem tego Bilderberg Group był Polak, Józef Rettinger. Do śmierci zresztą kierował tą grupą, ale wcześniej też powstał European Movement, czyli ruch europejski, do którego należeli prawdziwi ojcowie założyciele Unii Europejskiej, między innymi de Gasperi, ale i Rettinger i Winston Churchill. I kiedy przystał de Gasperi do tej grupy, to Rettinger mu powiedział w ten sposób: jak już pan tak do nas przystał, no to będziemy konspirować dla dobra naszych krajów. I idzie o to, kto z kim konspiruje i w jakim kierunku to idzie i czy państwa narodowe tracą swoją suwerenność. Otóż, jak państwo pewnie sobie przypominacie, na przestrzeni lat 2007-2009 rozgorzała dyskusja i to gorąca, czy Polska powinna podpisać, przyjąć traktat lizboński, czy nie. Bo w Unii Europejskiej jest tak, że jeśli idzie o te główne dokumenty, czyli traktaty i pieniądze, to musi się osiągnąć jednomyślność. Gdyby prezydent Lech Kaczyński to zawetował, nie byłoby tego dokumentu. Gdyby choć jeden kraj zawetował, nie byłoby traktatu lizbońskiego. I tutaj akurat trwał, powiedzmy sobie, spór, bo ja przez media nawoływałem
prezydenta Lecha Kaczyńskiego, aby tego nie podpisywał. Co więcej, nawet byłem włączony do jego delegacji, która podróżowała, była w Kazimierzu Dolnym, w Puławach i tak dalej. I on mówił, panowie, żeby nie było niedomówienia, i tak to podpiszę. Więc on był zdecydowany podpisać, bo umówił się z Donaldem Tuskiem, tak, na to. No i podpisał. I ostatecznie podpisał także prezydent Czech, Václav Klaus, po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w Czechach, ale po tym orzeczeniu Václav Klaus powiedział, cytuję, Republika Czeska przestanie być suwerennym państwem, czyli po przyjęciu traktatu z Lizbony, to jest określenie popularne, bo to jest traktat reformujący, który składa się zasadniczo z trzech głównych części, czyli TUE, TFUE i KPP, czyli traktat o Unii Europejskiej, traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Karta Praw Podstawowych oraz deklaracje i załączniki. Dlaczego prezydent Czech tak się wyraził? No wiele zapisów w tym dokumencie świadczy o tym, że państwa, w tym Polska, wyzbywa się suwerenności, czyli części swoich prerogatyw na rzecz organu międzynarodowego. I możemy tutaj podać rozliczne przykłady. Jeden już wskazałem, na przykład obywatelstwo Unii Europejskiej, które to obywatelstwo jest traktowane jako dodatkowe. Czyli nie można nabyć samego obywatelstwa Unii. Aby takie obywatelstwo nabyć, trzeba najpierw stać się obywatelem jednego z państw członkowskich, co oczywiście rodzi pokusy do nadużyć. Mówiłem na jednej z konferencji, że w tej chwili, gdy na przykład bogaty Rosjanin albo Chińczyk chce robić interesy na terenie całej Unii, to musi mieć obywatelstwo unijne. Aby je mieć, kupuje sobie obywatelstwo na przykład Cypru, Malty, etc. Jak Komisja Europejska zrobiła przegląd, czyli screening, które z państw sprzedaje paszporty, okazało się, że na 28 państw jeszcze z Wielką Brytanią, 20 dopuszcza się tego procederu, złotych wiz, złotych paszportów. No i jeszcze inne kwestie, jeśli mówimy o polityce zewnętrznej, no to powołano przecież przedstawiciela do spraw polityki zewnętrznej, teraz jest pan Borrell, wcześniej była pani Mogherini, czyli prowadzona jest równoległa polityka zewnętrzna. Jeśli idzie o politykę wewnętrzną i jak spojrzymy na ten traktat, no to wprowadza on na przykład prokuraturę europejską. Nie jest ona obligatoryjna, ale w odpowiednich zapisach traktatu lizbońskiego stwierdzono, że jeśli wszystkie kraje nie chcą wprowadzić prokuratury europejskiej, no to wystarczy ich 9 i mogą dążyć do tak zwanej wzmocnionej współpracy. W tej chwili do niej należą 22 kraje Unii, a 5 nie należy. Na czym polega prokuratura europejska? Ma się ona zajmować de facto defraudacją unijnych funduszy. Ale w związku z tym, że unijne fundusze są niemal wszędzie, są i w sejmikach, są i w ratuszach miejskich, są i w rządzie, to tak naprawdę może kontrolować wszystko i może zakładać podsłuchy niezależnie od kraju, który taką prokuraturę inną ma. A dalszym krokiem mogą być i więzienia europejskie, prawda? W związku z tym toczy się dyskusja, jak daleko możemy się posunąć w tych rozwiązaniach i kiedy będziemy mogli powiedzieć, że nasz kraj stracił suwerenność. Tak jak mówił Václav Klaus, dla niego przyjęcie już traktatu lizbońskiego było stratą suwerenności. Ale zaznaczam, to dzieje się za zgodą wszystkich państw członkowskich. To państwo de facto na to się zgodziliście i od państwa zależy, czy będziecie się na to godzić. Bo przecież Lech Kaczyński był wybrany prezydentem. Donald Tusk był premierem, bo miał większość. I w tej chwili rządzi tak zwana Zjednoczona Prawica, ani ona Zjednoczona, ani Prawica, no ale tak się nazwała i ludzie zagłosowali na tę formację, dlatego, gdyż ta formacja ich oszukiwała. To znaczy, idąc do wyborów i krajowych, i europejskich, zapowiadała, że będzie walczyć o suwerenność Polski w ramach Unii Europejskiej. Nic bardziej mylnego, zrobiła zwrot o 180 stopni i popiera wszystkie decyzje
które są na rękę tej grupie Spinellego, czyli ogranicza naszą suwerenność. I tutaj przykład jeden czy dwa. Otóż Państwo wiecie, że po tej sytuacji po-covidowej odpowiedzią Unii zawsze po tego typu kryzysach jest więcej Europy w Europie, czyli jednoczmy się i oddajmy więcej kompetencji Unii. W związku z tym, że zamknięto ludzi w domach, nastąpił lockdown, potrzebna było pieniędzy. No i też pani von der Leyen chciałaby rozdawać te pieniądze, tylko ona nie ma nic. Ona nie ma ani jednego euro, jest po prostu słupem. Notabene nie tylko podejrzaną, ale udowodniono jej korupcję, jak była ministrem obrony narodowej. Mianowicie zdefraudowała 178 milionów euro, rozdając na tak zwane miękkie doradztwo swoim kolegom. Była komisja śledcza w Bundestagu i ona się przyznała. Wobec tego jej by nikt nie pożyczył. To co wymyśliła? Że ona zaciągnie pożyczkę jako słup, ale żyrować będą wszystkie państwa członkowskie na 750 miliardów euro. I gdyby choć jeden kraj się nie zgodził, tej pożyczki by nie było. I wszystkie kraje się zgodziły, w tym Polska się zgodziła i podpisała stosowne dokumenty. Proces wygląda w ten sposób, że najpierw szefowie rządów, czyli Angela Merkel albo pan Scholz, wchodzą na Radę Europejską i mówią, że jest taki pomysł i czy premier Polski się zgadza, czy nie zgadza. No, premier Polski podpisuje wszystko, więc się zgodził. Następnie głosowane jest to w Parlamencie Europejskim. Wszyscy europosłowie polscy za tym głosowali. Potem przechodzi to, nie można tego wprowadzić bez konsultacji ze społeczeństwem, bo tu wchodzimy już w prerogatywy państwa członkowskiego i w jego suwerenność. A do tych atrybutów należy nakładanie podatków, bo z czego pani von der Leyen może spłacić? Spłaci nakładając na nas podatek od plastiku nierecyklingowanego. Jak to wypijemy, to zapłacimy na tę pożyczkę. Podatek cyfrowy, CO2 i tak dalej, i tak dalej. Więc godzimy się na to, żeby obcy podmiot nakładał na nas podatki. No i przychodzi taka decyzja, którą muszą przegłosować w polskim Sejmie i oczywiście większość Prawa i Sprawiedliwości jest za tym. Ja mam tę decyzję tu przed sobą z grudnia 2020 roku. Proszę posłuchać akapit 25. Jest zapisane, że niniejsza decyzja powinna wejść w życie dopiero po jej zatwierdzeniu przez wszystkie państwa członkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi, a tym samym, uwaga, w pełnym poszanowaniu suwerenności państw. I dodają, że Rada Europejska, czyli Mateusz Morawiecki, obradowali w dniach 17-21 lipca 2020, zauważyła, że państwa członkowskie zamierzają jak najszybciej przystąpić do zatwierdzenia niniejszej decyzji. I jednocześnie w tej decyzji podwyższa się naszą składkę członkowską o 40% i tak z 1% dochodu narodowego brutto do 1,4% i oczywiście inne państwa załatwiają sobie zniżki, czyli rabaty. 5 państw załatwiło rabaty, w tym Niemcy załatwiły sobie rabat. Roczny rabat w perspektywie 7-letniej to 3 miliardy 671 milionów, to blisko 26 miliardów euro w tej perspektywie budżetowej rabatu. I co czytamy dalej? Że te obniżki brutto są finansowane przez wszystkie państwa członkowskie, czyli my finansujemy w tej chwili rabat niemiecki. Jest to decyzja, podkreślam, z 14 grudnia 2020, a jednocześnie nie dostajemy żadnych pieniędzy, czyli wyzbyliśmy się suwerenności, jeśli idzie o nakładanie podatków, a jednocześnie Mateusz Morawiecki podpisuje rozporządzenie, gdyby go nie podpisał, nie weszłoby ono w życie, pieniądze za praworządność, gdzie zobowiązuje się i uznaje, że jeśli narusza się zasady państwa prawnego, to można nam wstrzymać wszystkie pieniądze, nie tylko z KPO, wszystkie. Artykuł 3, naruszenie zasad państwa prawnego. Na potrzeby niniejszego rozporządzenia, na naruszenie zasad państwa prawnego może wskazywać a. zagrożenie niezawisłości sądownictwa. Niczego nie trzeba udowadniać, wystarczy, że pani von der Leyen stwierdzi, że takie zagrożenie u nas występuje, a występuje,
bo na przykład jest w tym rozporządzeniu napisane, że Polska nie musi należeć do prokuratury europejskiej, ale musi z nią współpracować, odpowiadać na pisma. I prokuratura europejska się żali, że na 20 takich pism ani jedno nie doczekało się odpowiedzi, więc już na samej tej podstawie może nam wszystko zakazać. No i jeszcze oczywiście to są, mówimy tutaj o prawie pierwotnym, czyli o traktatach, i prawie wtórnym, czyli decyzji i rozporządzeniach, które idą w dół i ograniczają naszą suwerenność. Pan redaktor wspomniał, że organizowałem kilkanaście lat absurd, konkurs na największe absurdy prawne w Unii Europejskiej. Oczywiście tak. Pokazywałem to wszystko, także ograniczenia Unii Europejskiej, które dotyczyły żarówek, czyli my nie możemy zdecydować w tej chwili, jakie żarówki świecą się w tej sali, bo 5 osób zdecydowało, byłem na sali, kiedy dyskutowano o tym i wskazywano na 5 osób, które zdecydowały, że w całej Unii Europejskiej 500 000 osób nie może używać ani 100-watowych żarówek za rok 75, a potem 40. Wszystkie wyeliminowano. To oczywiście obchodzono jako urządzenia grzewcze. Później zajęto się odkurzaczami, że nie można używać odkurzaczy, które mają 2200 W, potem tam 1600, potem 900. Wszystko to dla dobra środowiska. Wobec tego zachodzi pytanie, czy my jesteśmy suwerenni, czy nie jesteśmy suwerenni? I jak daleko mogą iść ustępstwa? I podobnie jak z zagadnieniem wojny, czy jesteśmy w wojnie, czy nie jesteśmy, czy grozi nam wojna, czy nam nie grozi, to podejrzewam, że zorientujemy się, czy konkretna odpowiedź na to pytanie padnie, kiedy my już w tej wojnie tak naprawdę będziemy się znajdować. I dochodzi do pewnych kuriozalnych sytuacji nawet, bo kilka lat temu PSL, nie z mojej bajki partia, ale wyszedł z taką propozycją w Sejmie Polskim, aby wreszcie ujednolicić czas letni i zimowy, to znaczy, żeby skasować to przechodzenie na czas letni i zimowy. I cóż odpowiedziały służby parlamentu polskiego? Że parlament polski nie jest władny zadecydować o tym, czy my przechodzimy na czas letni czy zimowy. To leży w gestii Unii Europejskiej, więc nawet to oddaliśmy Unii Europejskiej. No i do dziś czekamy na decyzję, bo w Unii zastanawiają się, no już jest zgoda, że tak, nie będziemy zmieniać czasu, tylko trwa dyskusja od kilku lat, który zachować ten właściwy. Czy zegar nam zatrzyma się na zimowym, czy zatrzymać go na letnim. I trwa ta dyskusja. Ale kończąc już i zmierzając do konkluzji, która będzie jednocześnie pytaniem otwartym, jak państwo widzicie, powoli tracimy swoją suwerenność, czyli ta granica się przesuwa. I nawet osoby, które były zwolennikami traktatu lizbońskiego i szły na pewne ustępstwa, mówiąc, że to możemy się posunąć z tą suwerennością dla naszego wspólnego dobra, nawet te osoby, ale myślę, że i my tutaj na tej sali, powinniśmy sobie zadać takie pytanie, co będzie wyznacznikiem utraty naszej suwerenności? Czy istnieje w ogóle taka czerwona linia, po przekroczeniu której stwierdzimy, nie tylko tutaj, ale w Polsce, że tę suwerenność już utracimy? Czy są takie wyznaczniki, czy jeśli pozbędziemy się na przykład możliwości nakładania podatków, czy zgodzimy się na armię europejską, bo też o tym przecież jest tutaj mowa i PiS też był za armią europejską. Jest wiele tych czynników, ale pytanie na koniec stawiam. Gdzie jest ta czerwona linia, po przekroczeniu której stwierdzimy, że już w tej chwili Polska, nasz kraj, nie jest krajem suwerennym. Dziękuję państwu za uwagę.
jeszcze pozwolę sobie zadać jedno pytanie do pana profesora, z uwagi na to, żebyśmy jakoś zakończyli puentą też w nawiązaniu do tematu naszej dzisiejszej konferencji, bo to był wstęp, żeby rozrysować w ogóle, ile my możemy w Polsce, czy rzeczywiście władza w Polsce należy do Polaków. Panie profesorze, bardzo często politycy posługują się takim wytrychem, że my nic nie możemy, bo tu Bruksela nam narzuca, bo to wynika z przepisów unijnych, bo tak każe Komisja Europejska. Często w na przykład tematyce Polski bezgotówkowej. Wychodzimy przed szereg, chcemy być prekursorami, a politycy nam mówią, no ale to lepiej, bo w Europie, no jakby oni chcą, no to my pokażmy, że będziemy lepsi. Zielony Ład to samo. Ale w przypadku wojny na Ukrainie już jest zupełnie odwrotnie. Niemcy zachowują pewną powściągliwość, Francja zachowuje pewną powściągliwość. Oni jeszcze długo handlowali z Rosjanami, kiedy my już dawno pozrywaliśmy wszystkie umowy. I na przykład jak Niemcy mówią, że no nie wiedzą, czy te Leopardy warto przekazać i tak dalej, to Polacy mówią, a my i tak przekażemy. Bez względu na to, zgodzicie się czy nie. No czekamy jeszcze na waszą decyzję, ale to tak bardziej już z kurtuazji. To więc pana zdaniem, Bruksela faktycznie może na nas wymusić jakieś zaangażowanie albo powstrzymać nas przed eskalacją tego konfliktu, czy to jest tylko po prostu takie wytłumaczenie dla polityków, żeby coś opowiedzieć narodowi, że robimy to, bo nam każą, to wiecie, to nie my winni, tylko nam każą, ale de facto jak będą chcieli zrealizować jakieś punkty polityki, choćby eskalację wojny, to i tak to zrobią. Sprawa wojny na Ukrainie jest dyskutowana w Unii Europejskiej i nie jest tajemnicą, że są kraje entuzjastycznie nastawione do tego, aby nie tylko wspierać Ukrainę, ale żeby brać udział w tej wojnie. I do tych krajów należy Polska, niestety. Są kraje sceptyczne, mniej lub bardziej, Niemcy, Francja, ale i kraje bałkańskie. No i są też takie kraje jak na przykład Węgry, które przecież uczestniczą w całym tym procesie unijnym. One popierają wszystkie sankcje wobec Rosji, ale jednocześnie zachowują dystans. I Unia Europejska zachowuje się tak jak Niemcy jeszcze przed wojną na Ukrainie, czyli gra i grała zawsze na dwóch fortepianach, czyli pierwszy fortepian to są biznesy, widzę pan kanclerz Schröder, Gerhard Schröder z SPD, który był umocowany we wszystkich projektach rosyjskich i był nazywany door openerem, czyli tym, który otwierał drzwi wszystkim biznesmenom niemieckim do Rosji. No i drugi fortepian to Unia Europejska, która strofowała Rosję, żeby tak agresywnie się nie zachowywała, to i tamto. Ale głównie szło o biznes, czyli o robienie interesów i bez względu na to, co państwo słyszycie w tej chwili, nawet w Bundestagu, ja słyszałem dwa dni temu debatę, gdzie szef CDU Merz stwierdził, że Niemcy robią bardzo dużo, już praktycznie więcej zrobić nie mogą. I tak jak pan redaktor pyta, to gdyby Polska tych nie przekazywała aż tylu czołgów, samolotów i uzbrojenia, dałaby 10%, to w przestrzeni medialnej i tak mogłaby powiedzieć, że robi najwięcej, ale tak naprawdę Polska tylko dołącza się, można do innych krajów, można podjąć grę, po prostu można podjąć grę w Unii Europejskiej. Mówiłem o tym wielokrotnie, jak chociażby przy wyborze szefa, szefowej Komisji Europejskiej. Bez głosów PiSu pani von der Leyen by nie rządziła, a przecież każdemu na tym zależy. Bez głosów PiSu nie byłoby pana Timmermansa, nie byłoby Nowego Ładu. Ale Polska się tak zachowuje w tej sprawie, chociaż tutaj jest bardziej taka energiczna, jak chociażby w przypadku samochodów. Bo pan redaktor pyta, czy możemy grać inaczej. Oczywiście, że możemy grać inaczej. Zdecydowano w Unii, że od 35 roku, jak pamiętam, nie będzie można produkować samochodów z silnikiem spalinowym, czyli diesla i z benzyną. No i rząd polski się oczywiście pogodził. No ale nagle Niemcy poszli po rozum do głowy. No i przed głosowaniem w Radzie Unii i przed głównymi decyzjami jednak stwierdzili, że nie. No i potrzeba im tam 5 krajów przynajmniej, żeby zacząć blokować. No i jako 4. czy 5. przyłącza się Polska i mówi, o hura, my nie, jesteśmy tym blokującym. No ale gdzie oni byli miesiąc, dwa, pół roku temu? Przecież to idiotyzm, tak?
wyłączyć z produkcji samochody spalinowe. Więc można rozgrywać, można grać w Unii Europejskiej, bo każdy kraj ma jakiś interes na pewnym etapie, do którego potrzebuje. W tej chwili Niemcy, bo oni mają ogromną produkcję samochodów, więc potrzebują koalicjantów, Włochów, innych, ale są sytuacje, kiedy i my potrzebujemy, więc jest zasada oddawania przysług. Tylko tutaj, no niestety, mamy do czynienia z ferajną bezrefleksyjnych dyletantów, którzy nie potrafią i nie chcą podjąć rękawicy i żeby po prostu grać. W hełmie mówiłem, panie redaktorze, że pani kanclerz Merkel chciała się domówić z Polską. Wydał niedawno były ambasador Niemiec w Polsce książkę, gdzie powiedział, że ona zrezygnowała z współpracy, bo Polska nie potrafi się domówić. Zorganizowano spotkanie niejawne prezesa Kaczyńskiego i tam dwóch, trzech europosłów PiSu koło Magdeburga i jedna prośba pani Merkel, żeby nie podawać szczegółów do prasy. No i co zrobili pisowcy? Oczywiście podali to do mediów, tak? No więc ona stwierdziła, że nie ma w ogóle z kim tutaj rozmawiać. Jeśli mamy ministra spraw zagranicznych i wiceministrów i żaden z nich nigdy nie był dyplomatą, ani żaden z nich nigdy nie był na żadnej placówce dyplomatycznej, no to o czym my mówimy? Spójrzcie państwo na ministra spraw zagranicznych Rosji, tak? Cokolwiek wypowiedzieć, jeśli popatrzycie, jak długo on sprawuje ten urząd, ja bodaj chyba 18 lat temu pierwszy raz się z nim spotkałem na Komisji Spraw Zagranicznych, już wtedy był ministrem spraw zagranicznych i do teraz trzyma ten urząd, no to gdzie ma startować polski minister, który jest zmieniany tam co 12 miesięcy, czy to co 16 miesięcy, ledwie przyjdzie do ministerstwa, zapozna się z ludźmi, potem ma jakiś pomysł, zechce zrealizować, jest odwoływany i tyle z tego wynika, tak? Także Polska może grać, panie redaktorze, i powinna grać, tylko najpierw powinniśmy mieć własną doktrynę, a o tym to będzie już mówił pewnie siedzący tam. A, nie ma, bo pan Sebastian Pitoń i pan doktor Leszek Sykulski o tej doktrynie będą mówić i zachęcam do wysłuchania ich wystąpienia.